Cześć, witam Cię w filmie poświęconym wprowadzeniu do programowania w języku C++. Krótko opowiem Ci, czym jest ten język i przedstawię wybrane środowiska programistyczne, które możesz wykorzystać do pisania programów w języku C++. Przeprowadzę Cię również przez proces instalacji jednego z nich. Zatem zaczynamy. Język C++ jest językiem wysokopoziomowym z grupy języków kompilowanych. Oznacza to, że kod źródłowy napisany w języku C++ nie jest bezpośrednio rozumiany przez komputer. Potrzebuje on zatem pewnego narzędzia, który przetłumaczy program napisany w C++ na język maszynowy, czyli na język zrozumiały przez komputer. Takim narzędziem jest kompilator. Dlatego mówi się, że język C++ jest językiem kompilowanym. Kompilator jest właśnie takim narzędziem, który tłumaczy kod źródłowy języka C++ na kod maszynowy komputera. Kompilator to jest specjalny program komputerowy, który dokonuje właśnie procesu kompilacji, czyli procesu tłumaczenia. Tworząc programy w językach wysokopoziomowych, także w języku C++, warto jest skorzystać z dostępnych środowisk programistycznych, które dostarczają wszystkich niezbędnych narzędzi do tworzenia programu. Szerzej o środowiskach programistycznych mówiłam w jednym z moich filmów, do którego link znajduje się w opisie tego nagrania. Zachęcam zatem do obejrzenia także i tego filmu. Język C++ daje możliwość tworzenia programów opartych na kilku paradygmatach programowania, takich jak programowanie proceduralne, obiektowe czy generyczne. Tak naprawdę programowanie obiektowe czy zorientowane obiektowo w tym momencie jest bardzo popularne. Czym ono się charakteryzuje, to najłatwiej będzie pokazać na konkretnych przykładach. Zatem realizując dalej ze mną kurs, w późniejszych odcinkach dowiesz się, czym dokładnie jest właśnie programowanie obiektowe. Być może gdzieś w międzyczasie nakręcę także krótki odcinek charakteryzujący ogólnie programowanie obiektowe. Środowiska programistyczne, które możesz wykorzystać do programowania w języku C++, zostały przeze mnie omówione także we wspomnianym wcześniej filmie, natomiast teraz je omówię, przynajmniej część z nich. Jednym z takich najbardziej popularnych środowisk programistycznych jest Microsoft Visual Studio. Można pobrać wersję community, czyli wersję taką niepłatną ze strony producenta. To jest jedno środowisko. Kolejnym środowiskiem może być VX Dev C++. Też tutaj można, jak widać, pobrać z internetu. Mamy jeszcze CodeBlocka. My będziemy korzystać właśnie z CodeBlocka. Pokażę później, jak się go instaluje. Jest jeszcze Borland C++. Też tutaj można go pobrać z różnych, jak widzicie, źródeł. Oraz też takim popularnym środowiskiem jest Dev C++, też jest do pobrania w internecie. Każde z wymienionych przeze mnie środowisk można pobrać ze strony producenta, tak jak pokazałam. Każde z nich ma wady i zalety oraz swoich zwolenników i przeciwników. Wielu programistów ma swoje preferencje w odniesieniu do środowisk programistycznych i zapewne zaciekle będzie broniło swoich wyborów w tym zakresie. Uważam, że gdy już osiągniesz pewien poziom zaawansowania w programowaniu, warto, abyś samodzielnie przetestował różne środowiska programistyczne i samodzielnie wyrobił sobie swoje zdanie w tym temacie. Ja osobiście uważam, że najlepszym środowiskiem programistycznym jest Microsoft Visual Studio.
Posiada on wiele zalet. Daje on bowiem możliwość tworzenia naprawdę profesjonalnych programów. Niewątpliwą wadą tego środowiska jest to, że pełna jego wersja jest niestety płatna. Można jednak, jak wspomniałam wcześniej, legalnie pobrać wersję community, która bez wątpienia jest wystarczająca, aby pisać nawet bardziej zaawansowane programy. Dodatkową wadą jest to, że środowisko Microsoft Visual Studio wymaga sporej ilości pamięci komputera, co jednak nie dziwi, jeśli wziąć pod uwagę olbrzymie możliwości tego środowiska. O środowisku Microsoft Visual Studio opowiadałam już w filmie poświęconym wprowadzeniu do języka C#. Link do tego filmu znajduje się w opisie nagrania, które aktualnie słuchasz. Zdecydowałam, że na potrzeby tego kursu wykorzystamy środowisko CodeBlocks. Do tej pory, ucząc podstaw programowania w języku C++, korzystałam ze środowiska Dev C++. Postanowiłam jednak przeprowadzić się przez podstawy programowania w języku C++ w środowisku CodeBlocks, ponieważ jest ono nieco zbliżone do środowiska Microsoft Visual Studio. Zajmijmy się teraz instalacją tego środowiska. No tutaj możemy sobie wejść do Google, tutaj wpisać CodeBlocks. Od razu jesteśmy tutaj przekierowani na stronę producenta, więc wchodzimy na nią i albo wybieramy tutaj Downloads, albo szukamy Download tutaj w linkach. I tutaj mamy możliwość właśnie wybrania różnych opcji. My wybieramy Download Binary Release i mamy tutaj różne opcje. My tutaj wybierzemy sobie CodeBlocks 20.30, co to oznacza 20 marca, Setup Exe. Wybieramy tutaj FOSS PUB. Czekamy na przeniesienie się do innej strony. W międzyczasie, wy tego tutaj nie widzicie, ale ten CodeBlocks mi się pobrał, więc ja klikam w link, który mi się aktualnie pobrał. I pojawia mi się taki komunikat. Czy chcesz zezwolić tej aplikacji pochodzącej od nieznanego wydawcy na wprowadzenie zmian na tym urządzeniu? No musimy wyrazić zgodę, jeżeli chcemy, aby CodeBlocks został zainstalowany na naszym komputerze. W tym momencie rozpoczął się proces instalacji, więc tutaj przechodzimy przez niego bardzo intuicyjnie. Musimy teraz chwilę poczekać, aż wszystkie elementy zostaną rozpakowane i zainstalowane. To może troszkę potrwać. Czekamy. Czy chcemy uruchomić CodeBlocks teraz? No, powiedzmy, że chcemy. Musimy, jak widać, tutaj troszkę poczekać. OK. Tutaj też możemy wcisnąć OK. I jak widać, CodeBlocks na dzień dobry wygląda w ten sposób. Jeżeli będziemy chcieli wyjść z programu, no to tutaj jak widać jest zapytanie, czy zapisać to, co widzimy. My nie chcemy tego zapisywać. Jeżeli będziemy chcieli uruchomić program, to też zaraz pokażę, tylko tutaj dość musimy dokończyć tą instalację. Mamy informację, że instalacja CodeBlocksa została zainstalowana na komputerze. Klikamy Finish, czyli zakończ. I teraz jeżeli chcemy uruchomić CodeBlocksa, no to klikamy Start. Akurat na moim systemie ten CodeBlocks pojawił się tutaj, bo widać jako ostatnio dodane. Natomiast jeżeli wpiszę w wyszukiwanie CodeBlocks, to on też tutaj się pojawi, też z tego paska narzędzi, jak widać, CodeBlocksa można otworzyć.
Jak już powiedziałam, CodeBlocks wygląda w ten sposób, jak widzicie. Natomiast jak on dokładnie działa, pokażę w kolejnych filmach. Na ten moment chciałam powiedzieć, że w kolejnych filmach będę realizowała konkretne programy napisane w języku C++. Zacznę od najprostszych. Zakładam bowiem, że dopiero rozpoczynasz swoją przygodę z programowaniem. Zachęcam Cię do pozostawiania komentarzy, subskrybowania mojego kanału oraz do kontaktu mailowego, jeśli masz taką ochotę i potrzebę. Możesz także zadawać pytania, chętnie odpowiem. Tymczasem dziękuję i zapraszam do moich kolejnych filmów.